Siema, siemanko, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj będzie film ze spinningu, ale innego niż do tej pory. Dzisiaj pojawia się pierwszy raz od bardzo długiego czasu z Nano Zero, z Crazy Fisha, czyli będę łowił, mam nadzieję, białoryb na spinning. Z jakimi efektami? Zobaczcie, co się dzisiaj wydarzyło. Miłego oglądania. O koń. Co prawda miały to być te inne ryby, no ale jeszcze przy samych nóżkach, no ale dobrze. Ale bardziej ospałego okonia to ja jeszcze nie widziałem. Tak niemrawo wyszedł do tej przynęty. No tutaj fajnie widać te ryby. Całymi stadami tam stoją. No jest. Ale znowu okoń niestety. Kurde, przyjechałem na białoryb. Nie na okoń. No nie, skupaczek. Ten to dopiero agresywny. O, poszedł. Ta. Ale jaka agresja, człowieku. No i tak to. Tak jest. A miałem mówić, już miałem, teraz już miałem zmieniać. O, jaka jestem ładna. Ale one mi się podobają. Wreszcie jakiś białoryb, a nie tam, kurde. Szczupaki podrabiańce. O ty. Ja niestety mam zaczep. Powiedz, że to białoryb. Idziemy do eksperta. Będzie problem, panie. No to podbierak się już rozkładam. Rozłożyć? Myślisz, że to się uda? Chciałbym. Ja też. Się podbieracze. Nie, szupak. O, widzisz, ale jak? Ale jest. Nie wiem, czy będziesz brudził, to dobrze, twoja decyzja. Dobrze zacięty. Kurna, gdybyś złowił takiego leszcza, powiem ci. Gdybyś takiego lechora piknął, daj pan spokój. Naprawdę miałem nadzieję, że widziałeś tam leszcza. A, tak jakoś mi się, nie wiem, bokiem ustawił. Chłop w szoku, że wrócił do wody. No mamy, warunki mamy, jakie mamy. No tak. Siedzi coś? O, chyba Jaś. Tak. Kurde, muszę go ręką podebrać. O ty, dzień dobry panu. Proszę? Nie. Ha. To rozumiem. Tak to się mogę bawić. I taki jazik na ultralighta. Pięknie. Git. No, jakaś piękna. Pierwsza normalniejsza ryba siadła na... Na spinning, fajny jazik. Na tym zestawie to już naprawdę fajnie. Dobrze. Ciekawe, czy uda się coś jeszcze więcej przechytrzyć. Ale zobaczymy. Dobrze. A tutaj zobaczcie, na co łowiłem. Łowiłem na różnego rodzaju robactwo z fish chasera. Na takie to są chyba dragomaxy, takie malutkie. Na takie imitacje ogólnie. Wszelakiego robactwa, na białe, na kolorowe jakieś, na ciemne, jest tego masa, zobaczcie.
Bardzo fajnie dopracowane, zobaczcie, takie maluteńkie riperki, 2 cm, 1,5 cm. Różne kolory, coś pięknego. Oczywiście jest tego bardzo dużo, jest bardzo dużo kolorów. Tak, żeby można było się dopasować do łowiska. Jeżeli macie pytania o fish-chasera, to dajcie znać. Ja wam wszystko, macie link w opisie. Ale na te połowiłem dzisiaj najlepiej. Do tego oczywiście obciążenie. Bardzo mały haczyk, zobaczcie. Nie wiem, czy mi się to uda wyostrzyć. 0,4 grama. 0,50, chyba 4, czy 0,50, coś takiego. Bardzo, bardzo spoko. Na takie łowienie ideolo. No ale to czysty przypadek. Co? Szczupak. I to taki... Solidny. Solidny. Nie no, rozłożę sobie to swoje wreszcie. Ale tutaj to już czuję, jest kurde masa jakaś tam. Naprawdę nie chcę mi się już tego wiązać jeszcze raz. Ale jest jazda, nie? Ja to właśnie... A może to nie... O, wypiął się. Uff. Nie umiesz? Nie, wypiął się. Ale taki jest, taki jak twój, taki po 3 dych. Masakra. Jać. Jaki chudy, widzisz to? Chudzina taka, że aż boli. Szalony okonek. Ale chudziny. O, ten to w ogóle jakiś oskrobany już. Już coś go tam chciało hapsnąć chyba. Siedzi, ale... Szczupak, kurde, no. I też takie branie, że myślałem, że wiesz, zaczep, nie? Nie, no to jest jakaś tragedia. Uff. Strach zacinać. Co, obciął? No nie. Nie, właśnie mi się wydawało, że został. Ale szczupak był. Blisko czego? Oho. Może nie. Jak kurde, nie jak tak? Ja nie chcę. Ten mniejszy, no ale kurna. Łów na małe przydęty, mówili. No. Na białory. Na białory pić. Nie łów szczupaków, idź na białory, bandyto. Oczywiście. Co za naród. Wiesz co? Modliłem się tylko, żeby się nie frygnął. Idź sobie, idź sobie! Rundze przynęta odzyskana. Obciął w tym, w podbieraczku. Ale daj pan spokój, no co rzut, praktycznie. To jest nie do uwierzenia. Gdzie nie pójdę, to drugi, trzeci rzut i jest szczupaczek. Masakra. To wieje coraz bardziej, panie. I one mogą być tam. Szupa. Już założyłem teraz, wiesz, małą przynętę, ale taką jakąś z odnóżami, wiesz, taka szeroka. No właśnie wcale. Nie, może naprawdę możemy tam iść spróbować, bo chyba ja też mam jakieś gumioki. Do przeżycia. No i przyszło kończyć wędkarstwo na dzień dzisiejszy. Co mogę powiedzieć? Coś tam się działo. Złowiłem jazika,
bardzo fajnego i z tego się cieszę. Wzdręgę złowiłem. Kilka wyjść było, kilka branek było, więc spoko. Niestety opanowały łowisko szczupaki. To do tego stopnia, że się nie dało łowić. To jest jakaś masakra. No ale niestety, między tymi szczupakami są piękne jazie, dlatego próbowaliśmy je łowić. Ale nie jest to ostatni mój wypad na białoryb na spinning, więc zobaczymy. Najgorsze jest to, że naprawdę na centymetrowe, dwucentymetrowe, półtorej centymetra przynęty brały szczupaki. No ale co zrobić? Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę, a będzie dużo więcej filmików z białorybu na spinning. Mogę Wam zdradzić, że nie tylko na spinning. Dzięki bardzo. Do następnego. Na razie. Cześć.